Tam, gdzie panuje w sercach miłość Boga, nie egoizm, nie liczenie każdej sekundy dla siebie i swojej wygody i komfortu, tylko ta dyspozycyjność serca, że mogę dla drugiego dać coś bezinteresownie, nie licząc, że spotka mnie z tego jakaś odpłata, rekompensata, wdzięczność, pochwała. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przedłożył uczniom inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, które pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach. A bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach. Wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Oto słowo Pańskie. Otworzę usta w przypowieściach. Wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Na Jezusie spełniają się te słowa starotestamentalne. Bardzo często widzimy, i też w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy dwie przypowieści, którym Jezus próbuje zobrazować rzeczywistość Królestwa Bożego przy pomocy ziarnka gorczycy i przy pomocy zaczynu, który kobieta umieszcza w 3 miarach mąki. W tym przypadku jest nam podane w zamyśle Jezusa, żeby zobrazować ten stopniowy, systematyczny rozwój Królestwa Bożego. To znaczy zaczyna się od czegoś małego, a potem rozwija się w sposób bardzo dynamiczny. Tak jak z małego, malutkiego ziarnka gorczycy, najmniejszego ze wszystkich nasion, jakie były znane na Bliskim Wschodzie w tamtym czasie, wyrasta w krótkim czasie duże krzew, które potrafi osiągnąć nawet 4 metry wysokości. I podobnie z niewielkiego zaczynu, włożonego w 3 miary mąki, czyli pewnie moglibyśmy wyliczyć, że tego ciasta chlebowego będzie pewnie ze 35 do 40 kg. Czyli z czegoś małego rozrasta się rzeczywistość duża. I tak jest z tajemnicą Królestwa Bożego, którą przybliża i przynosi Jezus. To znaczy, to, co uczynił centrum swojego przepowiadania. Królestwo Boże, które przychodzi z Nim, z Jego przepowiadaniem, z Jego zbawiającą mocą. Królestwo Boże, które dociera do serca człowieka. Formuje go, przemienia, przekształca, a potem, by wydać owoce. I tak jak Chrystus zaczął tę misję tworzenia, czy
inauguracji tego, tej rzeczywistości Królestwa Bożego, jaką było wybór 12 apostołów, tej małej grupki, tego małego ziarnka, z którego potem po ich przygotowaniu, uformowaniu urodził się pierwszy Kościół. Kościół, początek, pierwsza wspólnota, gmina chrześcijańska, która po zesłaniu Ducha Świętego zaczyna się rozrastać liczebnie, a potem kolejne miejscowości, a potem kolejne obszary, a potem cały basen Morza Śródziemnego, a potem cały świat, który jest przez Kościół. Kościół jest tym zalążkiem tego Królestwa Bożego. Tą przestrzeń, gdzie Bóg zdecydował się nas umieścić. Byśmy otrzymując, formując się w tym Kościele, słuchając Słowa Bożego, umacniając swoją wiarę, otrzymując także pomoc przez sakramenty, możemy wzrastać i w naszym życiu może ten rozwój także stopniowo Królestwa Bożego się rozwijać. W jaki sposób ten rozwój Królestwa Bożego może się w nas dokonywać? Przez to, że w nas następuje ten stopniowy wzrost w wierze. Pan Bóg jest bardzo cierpliwy. Tak jak ten rolnik, który sieje, wsiewa to ziarno gorczycy. Musi się uzbroić w cierpliwość, że nie od razu będzie wielki krzew z owocami gorczycy. Że na to przyjdzie czas w stosownym czasie. Tak samo jest w naszym życiu. My potrzebujemy stopniowego wzrostu, tego umocnienia, tego pokarmu, który daje nam Słowo Boże, sakramenty, formacja w Kościele, żeby powoli, stopniowo formować nas do takich postaw, które rzeczywiście są postawami chrześcijańskimi, to znaczy miłość w postawie służby, bezinteresownej. Miłość, którą podejmujemy jako działanie podstawowe, wynikające z wiary, w postawie miłości Boga i bliźniego, ale to może się dokonać dopiero wtedy i tylko wtedy, kiedy najpierw to Boże nasienie, Boża miłość dociera do serca człowieka, stopniowo je przemienia. Bo sami wiemy, jak wiele razy w naszym sercu pojawiają się różne skamielinie. Jak wiele razy nasze serce ma trudność w tym, żeby rzeczywiście kochać, przebaczać, służyć, wchodzić na drogę pokory służby drugiemu człowiekowi, nawet w domu, w rodzinie. A co dopiero potem w takim szerszym znaczeniu, jak jakaś działalność ewangelizacyjna, gotowość do dawania świadectwa. I ten stopniowy wzrost w nas się dokonuje wtedy, kiedy my dajemy szansę, żeby to działanie łaski Boga nas przemieniało. Żeby ta miłość Boża, którą otrzymujemy, formowała nas i uzdaniała do konkretnych postaw. I wtedy mówimy, że to Królestwo Boże się rozszerza. Tam, gdzie panuje w sercach miłość Boga, nie egoizm, nie liczenie każdej sekundy dla siebie i swojej wygody i komfortu, tylko ta dyspozycyjność serca, że mogę dla drugiego dać coś bezinteresownie, nie licząc, że spotka mnie z tego jakaś odpłata, rekompensata, wdzięczność, pochwała. Ten rozwój Królestwa Bożego, który dokonuje się w nas i w Kościele, trwa, dopóki trwa życie każdego z nas i życie Kościoła. To Królestwo Boże w pełni zrealizuje się i wypełni na końcu czasów, kiedy już nic
z tego, co człowieka osłabia tutaj na ziemi, już nie będzie go blokowało w tym budowaniu postawy miłości. A zatem dzisiejsze słowo zaprasza nas do tego, byśmy w taki Boży sposób patrzyli na nasze życie. Jeśli nawet dzisiaj widzimy, że mało jest w nas owoców miłości, dobroci, cierpliwości, łagodności, służby, pokory, że to jest bardzo daleka droga, że jestem gdzieś na początku pewnej formacji, pewnej formacji serca, przemiany tego serca, że ten wzrost i ta przemiana we mnie dokonuje się dzięki łasce Boga. I wtedy ten rozwój może być bardzo obszerny, bardzo obfity, tak jak ten dzisiejszy przykład, obraz tej kobiety, która wzięła ten zaczyn w 3 miary mąki, aż się zakwasiło i wydany został ten duży, obfity owoc, czyli duża ilość ciasta zaczynionego przez tą niewielką ilość zaczynu. Moje przemienione serce, nowe serce, dotknięte przez miłość i miłosierdzie Boga, może być tym, co zaczyni ten świat, by stawał się lepszym.